Witam was, moi drodzy, jestem Siegfried Kuh, a to jest coś, czego mogliście jeszcze nie widzieć. Zastanawialiście się może kiedyś, jak wyglądałby Team Fortress 2, gdyby był kontynuacją pierwszego zwykłego Team Fortressa? Otóż właśnie tak, to jest Team Fortress 2 Classic, czyli taki mały modzik, można powiedzieć, który pozwala nam pograć w Team Fortressa dwójkę, ale jednak w konwencji jedyneczki. To, co teraz widzicie na swoich ekranach, to jest tryb Deathmatch, gdzie na jednej z map jesteśmy rzucani z innymi graczami, no i możemy sobie tutaj pobiegać i do siebie postrzelać jako najemnik. Na innych mapach są oczywiście inne mapy, inne bronie i różne ciekawe rzeczy. Generalnie całość wygląda według mnie bardzo ciekawie. O, jakiś to jest totalny random z internetu w ogóle. Jak widzicie, mamy takie małe apteczki w postaci pigułek, bo jak które ich popodnosimy, to możemy nawet mieć lekką nadleczkę. Ojojoj, będę trochę ginął czasami do tego gościa, żeby on też nie wyszedł mi tu, bo to jest na razie jedyna osoba, jaką znalazłem w internecie. Znaczy, postawiłem serwer i on wbił, bo okazało się, że Kudimowi coś nie działa, więc mówię, no to niech jakiś random wbił, chociaż nie będę nagrywał sam. Zachęcam was do wypróbowania modu, jest bardzo fajny, jest darmowy, w opisie filmiku dam wam link do niego. O, bazooka. W opisie filmu... O, jeszcze ktoś bił, jak Milusio. Bo ja zaraz się okaże, że jako jedyny stawiam serwery i ludzie wbijają na niego. Link do tego moda dam wam w opisie, żeby go zainstalować i uruchomić. Trzeba również wybrać na Steamie narzędzia i zainstalować coś, co się nazywa SDK 2013 Multiplayer. Jeżeli tego nie zainstalujecie, dostaniecie o tym informację odpowiednią, że brakuje wam tejże tego dodatku, czy tego narzędzia na Steam. Trzeba go również ustawić w tryb beta. Może wam gdzieś tu na końcu dam jakąś małą instrukcję obrazkową, żebyście wiedzieli, ponieważ naprawdę uważam, że mod jest bardzo ciekawie zrealizowany. Są inne klasy, różne inne bronie, których nie ma w normalnym Team Fortressie 2. Inne mapy, jak widzicie, ta mapa, na której teraz gram, nazywa się, to jest CTF oczywiście, znaczy właśnie nie, to nie jest CTF, to jest Two Fort, ale w wersji deathmatchowej. Deathmatch to jest najzwyklejszy, najbardziej klasyczny deathmatch, jaki jest w innych tego typu gierkach. Czy ten koleś poszedł? O, tu jest. Gra się to całkowicie inaczej niż w klasycznego Team Fortressa. Dobra, niech mi zabije gościu. Jak myślę, że jest fajny, bo jak nie, to zaraz wyjdzie mi stąd. uważam, że super można się tu pobawić. Co ciekawe, widziałem, że są mapy, na które można grać w 4 osoby. Znaczy w 4 drużyny. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale naprawdę tak jest. Można grać jako blue, red, green and yellow, czyli 4 kolorki. Co prawda mapa akurat jakaś losowa, którą sprawdziłem pod tym kątem, nie miała mnóstwa tekstur, no ale tutaj, że tak powiem, na próbę, czemu by nie. O, jak widzicie, jak wspomniałem, jest mnóstwo broni, których w żadnym Team Fortressie nie uświadczycie. O, to jest jakiś... Ajajaj, on podniósł za obrażeń. Więc było śmiesznie. Gierka, tak jak mówię, bardzo mi się podoba. Nie miałbym nic przeciwko, żeby, nie wiem, zagrać, zrobić tydzień z Team Fortress 2 Classic, jak już skończymy tydzień z Team Fortress 2 albo cokolwiek. Bo uważam, że tu jest naprawdę mnóstwo ciekawych mapek, mnóstwo ciekawych trybów. No i trzeba by, kurczę, no, zrobić jakąś... trochę spopularyzować też może ten tryb. O kurde, gość, który rakiety sobie wyciągnął. Dawaj, ten rewolwer jest spoko. A, trafił mnie w locie. Jak widzicie, tutaj gość jest porażony. To jest klasa, którą gramy, teraz to jest najemnik, mówiłem o tym na początku. To jest jedna z dwóch klas, które zostały wycofane z pierwotnych planów Team Fortressa. Drugą klasą był Civil. Tutaj co prawda go nie ma, ale w innym trybie można go sobie wybrać z poziomu konsoli. Tak więc jak będziemy jeszcze jakieś Team Fortressy nagrywać, to również wam... Znaczy, Team Fortressa 2 Classic to też wam pokażę. W ogóle całkowicie inaczej wygląda mnie płomień z tego miotacza ognia i naprawdę wygląda super. Ta mapa jest też dość jasna, ale no to nie wszystkie takie są. To są, zauważyłem, to jest cecha tych map, które są tak jakby robione specjalnie pod właśnie Team Fortress 2 Classic. No i co? Gdzie jest ten gość? Trzeba by go znaleźć. O, gościu mam wrażenie, że troszkę nie ogarnia. Ale to nic. Aj, załatwiłem dziada. Dobra, granik może wymienię na bazookę, bo jednak... Rakiety też inaczej lecą, w ogóle wszystko. Niby są używane modele z Team Fortressa 2, ale jest mnóstwo fajnych animacji, czy też efektów, których nie było w Team Fortressie 2, czy też nie ma w Team Fortressie 2. A które raczej są zapożyczone, przypuszczam, przynajmniej z Half-Life'a 2 na przykład, więc
Pobiegamy tu chwilę, postrzelamy się z tym gościem, potem w dwóch czy trzech obrazkach pokażę wam o co mi chodzi z tym SDK 2013 i wystarczy posiadać chyba jakąkolwiek grę na Source, żeby mieć to, czyli tam jakiś Half-Life właśnie, albo wspomniany Team Fortress 2, żeby pograć. Jest to według mnie bardzo fajna alternatywa i mówię, byłbym wielce zadowolony, gdybyście chcieli tutaj ze mną pograć to. Dobra, ten nowy koleś, o, Sonic Man dołączył, super, normalnie. Możemy, o, teraz różowy z nami biega. Jednego załatwiłem. Dobrze, żołnierz ma też dostępną rakietnicę, RPG, znaczy się, nie bazookę tą, która jest z Team Fortressa 2, tylko, tylko RPG. Tenże RPG, czy to mogę wam gdzieś pokazać? Tu mogę, o, widzicie? RPG. Szybciej przeładowuje, ale ma tylko jedną rakietę w środku. To akurat takie średnie moim zdaniem. Ale też ciekawy bajer, ciekawa różnica, że tak powiem. Może pokażę wam inne parę rzeczy, co tam jeszcze. O, Scout ma pistolet na gwoździe. Ci, którzy oglądali pierwsze trailery Team Fortress 2, mogą kojarzyć, że tenże pistolet jeszcze tam był. Pyra nie ma nic ciekawego. Demon Man ma moździerz, którego pociski zadają, mają większe pole rażenia wybuchu, ale wtedy jest tylko jeden pocisk w środku. Jak widzicie, to jest taka śmieszna lufa, to jest z magazynkiem. Granat ja tutaj tak. Grube nie ma nic ciekawego, inżynier też. Medyk ma po prostu inne wersje graficzne Kriga i Uberpiły, czyli to co było pierwotnie planowane. Sniper ma taki karabin myśliwski, bardzo ciekawy, nie ma tutaj lunety. I ma czugę do ryb, aczkolwiek ona jest tylko innym skinem do kukli pierwotnego, bo niczym się nie różni. A szpieg ma jeszcze broń usypiającą, która po trafieniu przeciwnika po prostu go spowalnia. Wszystko bym wam chętniej pokazał w akcji, w jakimś normalnym trybie, gdybyśmy grali. Słyszałem tam gościa w wodzie. A tutaj mamy jeszcze łom w ogóle. Jako najemnik mamy łom. Jako cywil mamy tą, jak to się nazywa, parasolkę. O, taki karabin tutaj też jest śmieszny, to wam mogę pokazać. O, widzicie? Też bardzo ciekawe, aczkolwiek wolałbym moją rakietnicę, którą wyrzuciłem, bo podniosłem tenże karabinek. No trudno. W ogóle tego karabinu nie widziałem wprowadzonego u żadnej klasy postaci, co dla mnie dziwne. Mogliby to wprowadzić jako alternatywę dla PM-u tego... Wow, jaki kryt dla PM-u snajpera. No i kurde, powiem wam, naprawdę, bawię się super. No, ja wiem, że to jest taka prosta rzecz, ale mimo to bawię się naprawdę fajnie. Kto wygrywa? Ty kryt wygrywa, świetnie. Dobra, zabiję gościa. Przez chwilę myślałem, że będzie gorąco. Są tutaj oczywiście standardowe, klasyczne apteczki z Team Fortressa też. Oj. O, asystę dostałem się też śmiesznie trochę. Oj, wpaść musiałem do wody, bo się paliłem. Ajajaj. Kurczę, mam wrażenie, że ten łom ma troszkę za duży zasięg. Oj, do diaska, gościu podniósł. To jest coś jakby quad damage Quake'a. A do tego miał jeszcze rewolwer, który zadaje całkiem konkretne obrażenia. Co my tu mamy? Może snajperkę teraz spróbuję tutaj. Nie ma obrazków broni, z których zabiliśmy przeciwnika, tak jak widzicie zresztą w prawym górnym rogu. Czyli tego nie ma, co normalnie w Team Fortressie zwykłym dwójce jest. Ale no, to pamiętajcie, że to jest beta wczesna, robiona przez fanów, darmowa gra, więc kurczę blade. Nie oczekujmy za dużo. Oni tam jeden do drugiego strzela. A tam go zabił, a dostałem asystę. Wyłaź. O, wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, że zaraz mi tu wybiegnie jakiś skuba, nie? No trudno się mówi, dobra. To co, do 15 punktów? A, dobra, niech będzie, jak zbije 15, to można wyłączyć. Co my tu mamy? Tu mamy jakąś dobrą... Fajna jest ta animacja, jak ją podnosi, nie? Takie, podrzuca i o, tak na kozaka łapie. Nie ma alternatywnego strzału żadnego tutaj widzę. Czy to jest po prostu zwykły shotgun, tylko taki troszkę lepszy niż klasyczna strzelba? Czy tu ktoś teraz wyjdzie, bo nam zabił go? Trudno mi powiedzieć. Słyszę, że gdzieś tu się ktoś pałęta, ale jak go znaleźć, to nie wiem. Wow. Ajajaj, zdążył mnie trafić. No niestety wadą tejże dwurury jest to, że nie ma ona tego, jak to się nazywa. Że wolno się przeładowuje, przepraszam, nie, że czegoś nie ma. Dobra, spróbuję może wreszcie kogoś podpalić.
Tego chyba jeszcze nie zrobiłem ani razu w tym odcinku, a wypadałoby. O, jeszcze ulepszenie. O, to jest czasowe, jak widzicie w lewym dolnym rogu. Leci czas i mam po prostu kryty, chyba to się do tego sprowadza. Nie ma co prawda tej klasycznej animacji czerwonych pocisków, gdy kryt leczy albo leci, albo niebieskich, no ale nie można oczekiwać za dużo. A nie, patrzcie, bo mi się trochę zmienia. A, no może jest wszystko robione na czarno. Albo jestem czarny przecież, no tak. Zapomniałem. To też jest istotne, że jestem czarnym ludzikiem. I co, jeden koleś wyszedł, z którym grałem od początku. Kurczę, wlady jeszcze go do... Aj, nie widziałem tej rakiety, bo leciała ponad linią wody. Kurczę, blade, no. Nie pykło. To jest trochę lepszy pistolet, aczkolwiek liba, bo nie można zablokować sobie, żeby nie podnosić tego lepszego pistoletu, tylko żeby zostać z tym zwykłym. On co prawda zadaje mi mniejsze obrażenia, ale za to strzela dużo szybciej, no i ma większy magazynek, co według mnie jest jak najbardziej istotnym elementem. Aha, dobra, bo ten karabin jest na jako alternatywna broń też, a nie jako pierwsza. Myślałem, że jako pierwsza broń, no tak. A wiem, że normalnie u snajpera jest to pierwsza broń, znaczy też alternatywna właśnie. Kurde, bada. A! Czy ja to przeżyję? To jest takie bardzo istotne pytanie. Otóż nie! Zostałem zdominowany, ale może gościu grał trochę więcej w Team Fortress 2 Classic niż ja. I stąd też to się wzięło. Ale tak jak powiedziałem, dobijemy do 15 punkcików, wyłączę grę, bo nie ma co tu w sumie za długo nagrywać chyba. Czy można z tych drabin korzystać? To też mnie tak zastanawia właściwie. Sprawdźmy, czy z tej drabiny mogę skorzystać, żeby wejść do góry? O, mogę, jak fajnie. Kolejna rzecz, której nie ma w Team Fortressie. Drabiny. Czy w Team Fortressie 2 oczywiście. Bo w klasiku jak widać są. Oj, czarne rakiety mam. Czyli jednak kolor, animacja i odgłos, wszystko tak jak w Team Fortressie 2. To też bardzo fajnie moim zdaniem. No, ja sobie postrzelałem i wystrzelałem wszystkie rakiety. No to było głupie. Wydawało mi się, że tego się słyszę w wodzie. O, jednym strzałem z dubeltówy mi pociągnął. Widzieliście to? Ja pierdzielę. Czyli tu jest taki odgłos wody. W ogóle podoba mi się, że są też inne animacje, czy inne kolorki wielu elementów otoczenia, które normalnie w Team Fortressie po prostu wyglądają inaczej, bo Team Fortress 2 zwykły jest taki bardziej bajkowy, stara się być, a tutaj tak nie do końca. O. Ha, ha, ha. Pociągłem mu z rakietnicy. Więc jak widzicie, dużo graczy nie ma. Z tego co sprawdzam, serwery są stosunkowo puste, ale dlatego, że po prostu ta gra nie widziałem, że była jakoś obszernie reklamowana. Według mnie jest naprawdę bardzo przyjemna do zabawy. Więc mówię, zapraszam do ściągania, link będzie w opisie filmiku. I dajcie znać, czy chcielibyście tydzień z Team Fortress 2 Classic po tym, jak skończymy tydzień z Team Fortress 2. Ojej. Chciałem Rocket Jumpa zrobić, ale mi nie wyszło. Wow, ho, ho, ho. Dobra, to już się z wami żegnam. Trzymajcie się, do następnego i hej.